wyjdzie na jaw w jego dziele, dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. To jest 1 Koryntian 3, 13, że sąd objawi się i wypróbuje, tak, i sprawdzi. I o co chodzi z tym ogniem i dniem sądu? O co chodzi, tak? Teologia katolicka ten fragment akurat używa na obronę i naukę o czyśćcu. Więc jeśli tu nie chodzi o czyśćc, to w takim razie o co chodzi? Bo 14 werset mówi, jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Ale jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. O jaki ogień chodzi, o jakie zbawienie chodzi, o jaki sąd tutaj chodzi? Chodzi o coś, o czym bardzo rzadko się mówi. Chciałbym wam pokazać o tym, w jaki sposób budujesz swoją wiarę i swoje chodzenie z Jezusem Chrystusem i to, na czym budujesz i jak budujesz, sądny dzień objawi. Teraz po pierwsze od razu chcę powiedzieć, czym jest ten sądny dzień i ogień. My nie jesteśmy, nasze życie nie jest zagwarantowane od jakichś prób różnych, tak? I różne próby daje, znaczy, okej, nie obawię się, że przyjdą próby ponad twoje siły. Nie przyjdą. Bóg jest mądry i nie daje nam prób ponad nasze siły. A więc ogólnie próby będą. Jezus mówił, że przyjdą, jeśli ktoś buduje na skalę, a nie na piasku, a przyjdą burze i uderzą w ten dom zbudowany na skalę i ten dom się ostoi, a zbudowany na piasku się nie ostoi. Więc będą rzeczy, które nas będą próbować zniszczyć. Ale jednocześnie 15 werset mówi, jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. I żeby zrozumieć, o co tu chodzi, i o jakie zbawienie i jak nasze dzieło będzie wypróbowane i czy to chodzi o sąd ostateczny czy nie, już widzimy, że raczej to nie chodzi o sąd ostateczny, bo po sądzie ostatecznym i ogniu jakby sądu ostatecznego nie ma możliwości naprawy pewnych rzeczy, więc tu chodzi o życiowe sądy, o pewne uderzenie w nasze życie i jak my przejdziemy przez te uderzenie. Czytajmy od 10 wersetu. 1 Koryntian 3:10. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. 10 werset od razu mówi o jakimś fundamencie, który założył apostoł Paweł. A jaki to jest fundament? Na pewno się domyślacie, że to jest fundament Jezusa Chrystusa. Jezus jest naszym fundamentem. Jezus jest twoim fundamentem. I Paweł jako mądry budowniczy założył fundament i później pozwala, jakby odchodzi i zamiast niego zostają starsi, liderzy różni, pasterzy, ewangeliści, nie ma znaczenia jak ich nazywamy, pozostają nauczyciele słowa, którzy budują na fundamencie, który założył Paweł. I Paweł mówi, każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. To jest słowo i dano do nauczycieli, ale też to jest słowo do każdego z nas wierzących. My musimy baczyć, czy ja buduję na tym, czy to, co dalej wykonuję po przyjęciu zbawienia i uwierzeniu w Jezusa Chrystusa, czy dalej ja buduję na tym fundamencie, którym i na tej skale, którą jest Jezus Chrystus. 11. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. Więc znów przekonanie, Jezus Chrystus jedynym fundamentem, amen. My w to wszyscy wierzymy, ale później, czy my budujemy dalej na Jezusie Chrystusie i czy w budowli twojego życia jest widoczny Jezus, który nadaje kształt naszej budowli. Tak jak kiedyś budowane były kościoły czy cerkwie na tak zwanym fundamencie w formie krzyża. Jeśli patrzeć z góry na taki kościół, to on był na przykład w takiej formie krzyża i
jakby było widać na przykład w jakiś sposób, że jest założony krzyż, tak, w architekturę, to jest taki tylko symbol, czy to, jak słuchasz, jak chodzisz z Bogiem, jak żyjesz z Bogiem, czy dalej widać jakby obrys krzyża w twoim wierzeniu. Czy tylko ty uwierzyłeś w Jezusa, a później wszedłeś pod ludzkie nauki, wszedłeś pod prawo i w ogóle nie widać krzyża, nie widać Jezusa. Sprawdźmy to. I teraz 12. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy? I to wyjdzie na jaw w jego dziele, dzień bowiem sądny pokaże i w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień? Otóż, i co czytamy? Co ogień może strawić, a czego nie może strawić? W tym taki zwykły ogień, to teraz nie chodzi o jakieś super wulkaniczne ognie, tylko taki ogień od świecy czy czegoś. Na pewno drzewo, siano, słoma może się zapalić. Najszybciej się zapali siana, słoma. Drzewo może jeszcze wytrwać, jeśli ogień będzie krótki. To drzewo na przykład tylko troszeczkę się zwęgli, ale nie zostanie zniszczone. Tak też może być, aczkolwiek jak przyjdzie większy ogień, to drzewo też spłonie. Natomiast teraz co symbolizują te wszystkie rzeczy? Ponieważ później jest napisane w tym samym w rozdziale 3.17 jest napisane, jeśli ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynią Bożą, Boże jest święta, a wy nią jesteście, czyli to jest mowa o tym, że wierzący jest świątynią Bożą. I Paweł nawiązuje tutaj do świątyni też jerozolimskiej. Świątynia jerozolimska była pełna różnych znaków, obrazów, znaczeń. Nagrałem o tym kiedyś odcinek Arka Przymierza, jak budować relacje z Jezusem. Bardzo polecam posłuchać. Wrzućcie w internecie, właśnie w YouTubie, Hiperłaska, jak budować relacje z Jezusem, Arka Przymierza. Więc i teraz są wymienione pierwsze trzy rzeczy, złoto, srebro, drogie kamienie, które tak po prostu w ogniu nie mogą być spalone, jeśli postawić taki zwykły kamień, złoto czy srebro pod ogień, nic raczej się nie stanie z tymi rzeczami. Ewentualnie może zmienić formę, tak, na przykład złoto lub srebro. Niektóre drogie kamienie są tak potężne, że tak twarde, tak na przykład jak diamenty, które, przeciwko którym w ogóle bardzo trudno cokolwiek znaleźć. Więc znaleźć, by zniszczyć je. Więc złoto symbolizuje w Biblii ogólnie wiara i boskość. Złotem było pokryta Arka Przymierza w miejscu najświętszym i z litego złota było wieko przymierza i tron miłosierdzia. Jeśli mówimy o złocie, to przede wszystkim tam, w miejscu najświętszym było to zrobione ze złota. Poza tym był też świecznik, który symbolizuje światło Jezusa, ale wieko przymierza, tron miłosierdzia tak zwany, to był kawałek, ciężki kawałek litego złota, którego podejrzewam, że trzeba było kilku mężczyzn, żeby to w ogóle podnieść. I to symbolizuje boskość. Arka Przymierza symbolizuje Jezusa. Arka Przymierza symbolizuje przebaczenie, które jest w Jezusie, łaskę, miłosierdzie, miłość. Więc kiedy my budujemy na fundamencie Jezusa, my dalej musimy umacniać się w zrozumieniu Jego łaski, Jego miłosierdzia, Jego miłości i Jego światłości. Świecznik ze złota, Arka Przymierza ze złota, to wszystko powinno nas umacniać w poznaniu Jezusa Chrystusa. I miejsce najświętsze zawsze to był symbol, miejsce spotkania się z Bogiem sam na sam. I żeby przetrwać jakąkolwiek burzę, musisz być w bliskiej relacji z Bogiem. Skąd bierze się ta relacja? Przez poznawanie Jezusa. Teraz nie ma tutaj mowy o jakby też twój wysiłek jakiegoś szukania w modlitwie, w uwielbieniu, jeszcze w czymś, tylko przede wszystkim świadomość tego i poznawanie Jezusa w ten sposób. Ja poznaję Jezusa jako miłosierdzie i to złoto symbolizuje, że ja do Niego się przybliżam i ja z Nim przybywam cały czas. Jego miłosierdzie, Jego łaska kształci moje chodzenie z Nim. Czyli
Jeśli upadasz, On Ciebie podnosi. Jeśli nawalasz, On Ciebie wzmacnia. Amen. Srebro w świątyni było bardzo dużo srebrnych naczyń. Naczynia, które służyły ku temu, żeby ten obrządek, to wszystko, co przybliżało, zanim się wchodziło do wejścia do miejsca najświętszego, tam gdzie było złoto, tam gdzie było spotkanie. Srebro to przeróżne naczynia, które pomagały przybliżać się do Jezusa. I każde nauczanie, każdy element, który w nauczaniu, który pozwala Cię poznawać Jezusa, nie Ciebie samego, tylko Jezusa Chrystusa, jeśli Ty poznasz Jezusa, jeśli On dla Ciebie jest wszystkim, jeśli Jego dzieło jest wszystkim dla Ciebie, nie Twoje dzieła są wszystkim dla Ciebie, tylko Jego dzieło jest wszystkim dla Ciebie. I Ty rozumiesz, umacniasz się w tym, to jest srebro, to jest, Ty budujesz swoją świątynię w tym momencie ze srebra, kiedy poznajesz wszystkie momenty, elementy, które pomagają Ci przybliżyć się do Jezusa i poznania o Nim, o Jego dziele, o Jego mocy, o Jego mądrości. Teraz drogie kamienie, każdy Żyd wiedział, jakby drogie kamienie było bardzo dużo też w świątyni używanych i można o każdym rozmawiać elemencie, ale to na to nie starczy nam czasu. Ale najbardziej takie najważniejsze drogie kamienie były kamienie na ramienniku kapłana, gdzie tutaj w okolicy serca on nakładał taką na ramiennik, na którym na takiej szacie jakby były przyszyte, przyklejone 12 drogich kamieni różnych kamieni, nie powtarzały się te kamienie i w takie trzy rzędy po cztery były te kamienie przyklejone, ale najważniejsze było to, że te kamienie, każdy kamień symbolizował jedno pokolenie Izraela, czyli cały naramiennik z drogich kamieni to był symbol Bożego narodu. My, którzy przez Jezusa zostaliśmy włączeni w Izrael, jesteśmy tą wszczepioną gałązką w to drzewo oliwne. To jest symbol, że Bóg nosi wszystkie swoje dzieci obok serca. Że Boża miłość chce nas mieć przy sobie, przy Jego sercu. Czyli to jest symbol Bożej miłości, która Ciebie otacza, napełnia, błogosławi, namaszcza. Poznawanie potężnej, obfitej Bożej miłości wobec Ciebie jest budowaniem ze złotych kamieni, czyli przekonanie, że mimo Twoich upadków, mimo Twoich grzechów, mimo Twoich niedoskonałości, Ty jesteś przy Bożym sercu. Bóg Ciebie nie wyrzuca, Bóg Ciebie nie odrzuca. I arcykapłan wchodził z tym naramiennikiem, 12 kamieniami, stojąc przed Bożym tronem. I pierwsze, co z Arki Przymierza, kiedy była pokropiona krew raz do roku na wieko Arki Miłosierdzia, to złote wieko, to jakby Bóg przede wszystkim oprócz twarzy samego arcykapłana widział te 12 kamieni, które symbolizują nas wszystkich. Jego miłość od Ciebie się nie odwróci. Jego miłość jest z Tobą. I kiedy my budujemy na tym, to wtedy jakikolwiek ogień przyjdzie, nic złego Tobie się nie stanie. A omawiać teraz drzewo siano, słomę, to nawet nie ma potrzeby. Wszystko, co jest poza tym, co nie jest zbudowane w oparciu o doktrynę łaski, jest drzewem sianym słomą. Niby nadaje się do czegoś tam. Można coś z tego zrobić, zbudować. Może nawet ocieplić dom sianem czy słomą. Nie wiem. Można zrobić oparcie jakieś z drewna i tak dalej. Ale kiedy przyjdzie poważny ogień, to wszystko się nie ostoi. Dlatego, moi kochani, zachęcam was, budujcie
na budulcu, który nie będzie zniszczony w dniu sądnym, w dniu trudnym. Niech Cię Bóg błogosławi i zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, wysyłania tych filmów i oglądania. Często Wy do mnie piszecie różne pytania, zadajecie, a co z tym, a co z tamtym. I co zauważyłem? Ja większość tych pytań już odpowiedziałem w poprzednich odcinkach. Po prostu słuchajcie po kolei, tak jak leci, te wszystkie odcinki, a będziecie widzieli, o co chodzi z różnymi sytuacjami. Wrzucajcie hasła, tam hiperłaskie, później temat, który Ciebie interesuje, może akurat wyskoczy, bo na przykład w tagach został opisany ten problem, którego na odpowiedź, na który szukasz. Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże, i niech ogień sądu, dnia sądnego Ciebie nie zniszczy. Z Bogiem.